Dzień dobry. Przygotowałam sobie cały koszyczek z reniferkiem, dobroci, a tam w środku mam mnóstwo rzeczy, które mogą Wam się przydać na święta. Tym razem świąteczne technikalia, czyli jak wieszać, dekorować i czym sobie pomóc, żeby święta było jeszcze ładniej. Jak ktoś kiedyś był na planie filmowym albo telewizyjnym, to wie, że ten plan stoi tylko i wyłącznie dlatego, że trzyma się na taśmie gafa albo na trytytkach, tudzież zwanych trytkami przez moją Ludwikę. Osobiście uważam, że Ludwika jest jedyną osobą na tym świecie, która na trytytkę mówi trytka. Bardzo proszę o potwierdzenie moich słów w komentarzach, bo zakładam, że się zgadzam. Taśma gafa, inaczej zwana gafrem, jest to taśma, która nadaje się do wszystkiego. Ja chyba mam nieoryginalną, powiem Wam szczerze, bo ta oryginalna kosztuje niestety fortunę, ale jest jej warta. Taśma gafa polega na tym, że my sobie odklejamy taką taśmę, możemy ją rwać nie tylko w tę stronę, ale także w tę stronę, na nawet bardzo cienkie paseczki i na tym się trzyma wszystko, a co ważniejsze, nic nie zostanie Wam na ścianie, nie zerwie Wam tynku, nie zerwie Wam farby, niczego Wam nie zniszczy, tylko się odklei bez śladu. To jest taśma warta swojej ceny i kiedy na przykład zrobicie sobie piękne wianuszki, które chcecie powiesić na szafka w kuchni, to od środka możecie je przykleić właśnie taśmą typu gaffer. Poszukajcie oryginalnej, jeżeli ją dostaniecie, to warto sobie jedną taką roleczkę kupić i mieć do wszystkiego. Na tym to nawet samochody jeżdżą, proszę Pana. Nie tam, że tylko dekoracje świąteczne. To nawet samochód można tym naprawić. I zobaczycie takie na polskich drogach egzemplarze też. Gaffer występuje w bardzo wielu kolorach, można po nim pisać markerem. Ja na przykład oznaczałam sobie w ten sposób, jak pakowałam się do Włoch, moje torby, żeby było napisane, co w której jest, bo to się nie odkleja nawet z takich śliskich tkanin. Ludwika, która kiedyś pracowała w teatrze, kazała mi dodać, że w teatrze też wszystko stoi na taśmie gafa, więc wysoka kultura również taśmą stoi. Trytytka to kolejne urządzenie, dzięki któremu powstają filmy fabularne, seriale telewizyjne oraz sztuki teatralne oraz filmy na YouTubie, bo bez tego byśmy sobie nijak nie poradzili. Do czego nam się trytytka przyda w święta? W tym roku jest taki trend na TikToku, że na taką trytytkę zakłada się kilka małych bombek i zaciska się taką trytytkę na gałązce choinki i one, te bombki, są wtedy u góry. To bardzo fajnie wygląda, świetny pomysł. Możecie trytytką przymocować, kiedy będziecie mieli girlandę, taką z choinki sztucznej czy prawdziwej, to możecie ją zamocować, żeby nie spadały z niej lampki czy jakieś ozdoby. No to jest generalnie super rozwiązanie. Ja sobie kupuję na święta takie trytytki w kolorze zielonym, bo to taki świąteczny kolor i dobrze one się kamuflują. Dosyć krótkie, bo przecież nie wieszamy nic wielkiego ani ciężkiego. No i naprawdę znajduję mnóstwo zastosowań dla trytytytki. W każde święta. Dla trytytytki znajduję masę zastosowań. Wypróbujcie to, nawet możecie łańcuch świąteczny z trytytki zrobić. Właśnie na to wpadłam, zobaczcie. O. Taki jak w przedszkolu robiliśmy taki z papieru, to możecie z trytytki. Żartowałam. Jest jeszcze jedna rzecz z TikTokowych trendów, którą w tym roku sprawdziłam i która się właśnie świetnie sprawdza. To jest kołek rozporowy do zasłonki prysznicowej. Tadam! Mnie to się kojarzy z takim czymś, że jak chodzą dziewczyny z taką orkiestrą, to mają taką laseczkę i tak wywijają. Wybierzcie sobie złoty albo srebrny, będzie bardzo elegancko wyglądał i na nim, jeżeli zamocujecie go u góry drzwi, możecie owinąć ten drążek girlandą ze sztucznej lub prawdziwej choinki i go ozdobić i to wygląda fenomenalnie. Zwróćcie jednak uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ta girlanda musi być dosyć długa. Ten kołek ma jakieś 1,40 m w tej chwili, to tak na tą girlandę to potrzeba z 5 metrów, żeby to wyglądało ładnie. Po drugie, powieście to na drzwiach, które są wysokie, żeby się nagle nie okazało, że każdy domownik wali się w łeb o tą girlandę i strasznie ich to potem wkurza. Trzecia rzecz, o której myślę warto pamiętać, to to, że taki drążek rozporowy może służyć nie tylko do wieszania tej girlandy, ale na przykład możecie z niego na tasiemkach na różnej wysokości zwiesić bombki i wtedy możecie taki kołek rozporowy zawiesić na oknie i z niego różnego rodzaju ozdoby mogą zwisać i wtedy nie wymaga to przyklejania niczego, kucia niczego, wiercenia niczego, tylko po prostu to się wszystko dzieje na drążku, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Drążek Wam bardzo polecam, girlanda na nim wygląda fenomenalnie, no, a jakby co, do czegoś też się przyda, można potańczyć na drążku. Jaki taniec, taki drążek.
Ten patent pokazywałam już na Instagramie, ale pokażę jeszcze tutaj, bo nie wszyscy oglądają wszystko. Możecie użyć kartonika, możecie użyć tuby po jakimś plakacie, możecie użyć, jeżeli to są nieduże lampki, nawet tubki po tej wewnętrznej poręczniku papierowym, chociaż to jest dosyć miękkie. Niektórzy zawijają po prostu na gazetę. Ja lubię, żeby ta podkładka była sztywna, bo to się wszystko lepiej trzyma i to jest najlepszy sposób, jaki znam na przechowywanie lampek. Zobaczcie, znowu laso taśma, przyklejamy sobie jedną końcówkę i zawijamy nasze lampeczki cierpliwie i spokojnie. One się wtedy nie skołtunią, nie porwie im się kabelek, nic im się nie uszkodzi. Będą spokojnie czekały na przyszły rok, żeby Was znowu cieszyć i to jest bardzo skuteczny sposób i wygodny, bo one też jednocześnie zajmują po prostu dużo mniej miejsca niż taki kocioł. Na koniec przeciągam wtyczkę przez małe nacięcie w kartoniku i wszystko trzyma się idealnie. Rok temu, kiedy pokazywałam Wam, jak nawinąć na kartonowy kawałeczek lampki, powiedzieliście, haha, lampki prosta sprawa, bo to długi sznurek, ale jak nawinąć kurtynę? Drodzy Państwo, nawijamy kurtynę, bardzo proszę. To może nie jest najpiękniejszy sposób pakowania, ale za to najskuteczniejszy. Nie będziecie musieli nic rozplątywać, potem tylko zdejmujemy taśmę gafa, która, jak powiedziałam, zdejmuje się bez żadnych śladów. Rozwijamy sobie po kawałeczku girlandę i wieszamy ją tam, gdzie chcecie. Bardzo fajny, prosty patent i lampeczki bezpieczne na cały sezon odpoczynkowy. Zapamiętajcie ten patent na styczeń, bo na pewno Was to czeka. Ja uwielbiam wieszać dekoracje na oknach. Uważam, że światełka dzięki temu, że odbijają się w szybach, to wygląda jakby ich dwa razy więcej i to naprawdę jest fenomenalne. Natomiast okna są takim wrażliwym, powiedziałabym, miejscem, jeśli chodzi o mocowanie różnych rzeczy. No bo tak, gwoździ lepiej jednakowoż nie wbijać. Różne klejone rzeczy mogą się różnie zachowywać, a są takie proste patenty, które mogą sprawić, że zamocujecie dekoracje raz i będą mogły te uchwyty tam zostać i nie będą Wam niczym przeszkadzać, bo w ciągu roku nie będą widoczne. Jak się dobrze przyjrzycie w marketach budowlanych, ale też w takich zwykłych, ogólnych marketach, są przeźroczyste haczyki do mocowania przeróżnych rzeczy. I one występują w mnóstwie wariantów i rozmiarów. Ja Wam najbardziej polecam takie maciupeńkie. One mają, nie wiem, może centymetr na centymetr. Ten haczyk nie jest duży, ale wystarczająco duży, żeby na nim zamocować, zaczepić na przykład kabel od światełek kolorowych, które chcecie sobie powiesić. I teraz możecie takimi haczykami wykleić górę framugi lustra, mówiłam o oknach, ale w lustrze też się ładnie światełka odbijają. Górę framugi okna. Możecie nawet na ścianie jakiś wzorek sobie ułożyć, jeżeli na przykład chcecie ze światełek zrobić choinkę. I one są naprawdę dość bezpieczne, jeśli chodzi o potencjalne zdejmowanie. Natomiast, ponieważ są przeźroczyste i malutkie, to być może wcale nie będziecie chcieli ich zdejmować, tylko na takim oknie mogą sobie być na dłużej. Bardzo fajny patent. Są też takie, zobaczcie, tego typu. One mają aż takie mocowanie na kabel. Tutaj się wkłada kabel, więc nimi oprócz tego, że możecie zrobić piękne dekoracje, to możecie też uporządkować sobie kable, które gdzieś tam musicie poprowadzić. Tak jak mówię, są przeróżne, na tych możecie też mocować albo w ten sposób kabelek, który podtrzymuje kolorowe światełka. Sprawdźcie, co będzie najlepsze dla tych światełek, które macie i dla tych ścian, które macie, ale to jest fantastyczne rozwiązanie, które Wam bardzo polecam do wieszania. Nie musicie wiercić, nie musicie kuć, nie musicie wbijać żadnych gwoździ. Wystarczy przykleić i zostawić na przyszły rok. Jedną z metod mocowania przeróżnych rzeczy, zazwyczaj plakatów, czy jakichś dekoracji papierowych, czy lekkich, jest taka plastelina, taka masa plastyczna. Powiem Wam tak, ja nie przepadam za tym rozwiązaniem. Po pierwsze dlatego, że w domach, które odwiedzałam, czy w ramach cyklu Odgracamy dla Dzień Dobry TVN, czy w ramach misji ratunkowej w TVN Style, widziałam mnóstwo przykładów, że ta plastelina do mocowania zostawia tłuste ślady na ścianie. Dosyć często usunięcie jej oznacza również usunięcie kawałka tynku, a tego byśmy nie chcieli. Więc jeżeli możecie unikać mocowania czegokolwiek na taką
plastelinę, to raczej starajcie się tego unikać. Może do lakierowanego drewna coś bezpiecznie przyczepić, może do jakichś laminatów, ale no, ja bym wolała, szczerze mówiąc, żebyście nie ryzykowali, bo to nie jest najlepszy sposób. Dobrej jakości haczyk czy dwustronna taśma na pewno sprawdzi się dużo lepiej. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące montażu konkretnych dekoracji, to oczywiście zapraszam do tego, żeby zadawać je w komentarzach. Ja bardzo chętnie odpowiem i podzielę się swoimi patentami, ale takie podstawy mamy chyba zaliczone. Dziękuję za to, że jesteście ze mną już w kolejne święta. To taki nasz jeden z ulubionych czasów w roku i to jest bardzo fajne być tu z Wami. Dziękuję, polecam się, czekam na Wasze komentarze. No i pamiętajcie, napiszcie mi, czy trytka, czy trytytka, bo wiecie, majonez kielecki albo winiary, albo szkoła falenicka i otwocka. Musimy tę sprawę wyjaśnić.